Zobaczymy, co tam się szafar robi. Siema, szafar. Zobaczymy. Siema. Co tam się zrobił? Już po robocie. O kurde. Widzę, że całe pomieszczenie do ogarnięcia. Wszystko zdrapałeś. Ładnie. I co tutaj będziesz robił? Tu będzie browy szafa. Tu? Tu będzie szafa subana. Ale... Co tu jeszcze będzie? Będzie przebudowa na telewizor. Ale to co? Takie... Twoja specjalność, ta? Tak. Telewizja w tej ścianie, ale też będziesz takich używał tych... Nie wiem, jak to się nazywa. Tych kamieni? Tak, to będzie biała cegła. I co? A co na górze? Co ty normalnie gładzi, tynkowane będzie, posuwane. Zawodujemy do góry. Karol, jak będzie zawodowany, tu będzie biurko. Aha. Zakręcało pod parapet. Co to jeszcze będzie ciekawego? A panele? No, panele też będziesz wymieniał? No, wyrobiłem wszystko, tam pod spodem jest parkiet jeszcze. Także też wylatuje. Wylewka. A, z wylewką. I co? Ściany wytykować, trzeba wyskrobać do gołego, do betonu. Tak, to widać. Skrapanie ścian wygląda w ten sposób. Tak wygląda tylko deskowana dobrze ściana. Do betonu. A nie na farbę kłaść i mówić, że farba przytrzyma gips, tak jest dobrze, nie chce schodzić, bo można gipsować, bo nie chce schodzić, się nie chce skrobać, tak jest. No fajnie. I co? Ile planujesz czasu po to poświęcić? 7 dni. 7 dni. Elegancko. A jak to wiesz? No jeden pokój. Tak, ten nasz nowy dom. Co w parę dni robią. No tą całą chałupę. No, tutaj... 7 dni to z tego jeszcze... To czekaj, to tu, tu będzie szafa. Tak, tu będzie jakiś, szafa. Tu chyba jakiś wyro będzie, nie? Jakiś... Tu będzie wyro. Tu będą półki z płyt gipsowych. No. Parapet będzie w płycie gipsowej. Na tym będzie lakobel biały. Co? Lakobel. A co to jest? Szyba, nie? Aha. Mleczna jak biała będzie. Aha. Tu będzie biurko. No. Zakręcało. Na tym będzie blacha. Taka. Można powiedzieć, żeby nie było. No. To będzie taki wiz, taka kula czarna. No. Tak jak to jest, lampa. Lampa jakoś tutaj na to biurko, tak? No, tak. Aha. No i co? Próbujemy przewody wszystkie. No cała instalacja nowa, bo tu już jest, była się nie da. No tak. Jest wprowadzona z przedpokoju. Bo to jeszcze ściana jest stara, ale z... aluminiowa. Ale nowa będziesz to ciągnął. Bo będzie wszystko nowe. Fajnie. Fajnie, spoko. Tam będzie się zabudowa, w ogóle garnisza, nie? Tutaj razem z tą zabudową, co tu będzie na rury. Aha. Tu będzie pociągnięte dalej. Jakby zabudowa tylko ma 10 cm. Czyli nie, można pewnie tyle, co jest rok. Tam jest 5 cm. Zabudowane będzie, żeby garnisza nie było widać. Była wcześniej lecza, która zniknęła i już nie będzie. Jej będzie plisa. Aha. Plisa? Co to jest plisa? Plisa to są takie, że to możesz pociągać takie. Taka podwójna. Ale leta, że nie wiem, to jest aluminium. Aha. No tak, ja wiem. To patrzę, w dzień i noc takie coś to się... Nie, w dzień i noc to tu było. Aha, teraz będzie jakaś inna. A teraz będzie najlepiej, że możesz ją przepiąć do połowy, zaciąć od dołu, to będzie otwarta. Aha, no, wiem. Cóż? Proszę, ale dobrze widzisz, jakby u mnie dobrze, kurczę, widzisz, ten, dobrze zabezpieczyłeś okno, bo... No, to przede wszystkim, zobacz, jak zabezpieczyć, to wiesz, tak samo z boku. Prawidłowo odmieniono okno, wygląda tak.
zabieramy, zostawiamy, bo i tak jest do czyszczenia, a na pewno się ubrudzi. Jakby była okrojona, to pewnie by po tym pogipsowaniu zrywając z nią odpadała razem z gipsem. Także ramy nie oklejamy, na bieżąco ją czyścimy. A okno w ten sposób powinno być oklejone. U mnie futryna, znaczy futryna, wiesz, rama cała nie jest zabezpieczona, bo wiesz, jest do czyszczenia, a ona i tak przy gipsowaniu, jeżeli ją okleję i potem będę gipsował, odrywając potem taśmę, ona będzie odpadać na tym gipsem, nie? Także to na bieżąco po prostu, to w ogóle tylko to jest stare do odrywania, ale będzie gipsowane i automatycznie zaraz czyszczone, nie? To samo tam się drzwi jak tamtych. Zresztą taśma będzie napiona, czyli sztukatura, nie? Tu będzie szafa wyjeżdżała. A to jakaś zabudowana szafa będzie? Jakaś taka na wymiar, czy taka po prostu kupiona, wsadzona? Nie, na wymiar. Czyli od góry do dołu, tak? Będzie też sufit podwieszany przed tą szafą. Aha. Z trzy halogeny. I ten sufit będzie zakręcał tam do szafy. Czyli chyba lakier będzie. Czyli tam taki powód. Znaczy, nie. No i ścianę musimy wymienować centralne na listwach, bo tak sobie pomyślałem, żeby nie było tych takich, wiesz, takie opaska, takie deski kawałek, co dojeżdża. No i dojeżdżają drzwi, tylko po prostu, że na pion dojeżdżały same drzwi do samej ściany. No fajnie, ale to... A nie, drzwi stają. Ale z dzisiejszym, czy od jutra już odliczasz? Dzisiejszym, nie? No tak, bo dzisiaj, ja dzisiaj wszystko zeskrobałeś, widzę. No, no ile, no, 3 godziny skrobania i to jeszcze tylko jest tak, wiesz, prawie było to pół blizna, no, na wcześniej, czyli była kłać. Ale nie wiem, jak była na wcześniej, także musiałem już skrobać do gołego, no bo nie by się trzyma. Ale też nie wiadomo, jak to było, nie? Znaczy, nie potem położę tyk na to i mi odpadł, nie? Także nie mogę załapać. To tutaj pod ten, tutaj... Zostanie taki kaloryfer, czy co? Znaczy musimy go zasłonić. On będzie wymieniany chyba w następnym roku, z tego co wiem. I to wszystko będzie, to wszystko będzie zabudowywał, tak? Tak, a kaloryfer będzie wymieniał w spójrze. Zostawiamy go na razie, a będzie tak właśnie dostępny. Żeby był łatwy dostęp do tego, tak? Tak. Nie, tam... Pokoik jak talala. No zobaczymy, no jakie będą efekty. Tu jeszcze jest chyba... Nie, nie, bo to trzeba wyskrobać. Mówię, no to się niby wszystko trzyma, ale tutaj nigdy nic nie wiadomo, dostanie, wiesz, jak tylko nałożę, to dobrze się namoczy, to może będą po prostu odpadać, nie? Także na wszelki wypadek lepiej, wiesz, wyskrobać do gołego. No zawsze bezpiecznie jest, nie? Bo no. To ma być remont na lata, nie na... Nie, no to już będzie, wiesz, dodatkowo, także to nie ma... Tu też widzisz, patrz, jest taki węgary. No właśnie co to jest? Bo ja... Stary węgarek, rozumiesz, taki to było jeszcze po tych oknach, taki drewniany co kiedyś. Tak, to będzie zabudowa, tych całych dróg, to tutaj przykleję płytę wodoodporną, zrównam się po prostu równoznacznie, to mnie to pokazuje, nie? Tyle, nie? No tak to żeby to zasłonić, żeby to jakoś wyglądało. Nie, bo żeby to była równa w pionie, w tej płaszczy znajdą. Super. Dobra, to codziennie... To będę wpadał do ciebie i będę, a, będę ogarniał. Raz na tydzień, no tak, bo żeby... Żeby ich nie znaczyć, tak? No. Żeby was nie znaczyć. No właśnie. I zobaczcie wreszcie, jak się powinno robić, nie? W kolejności. Po kolei wszystko. Od gołej ściany. Tak. I pamiętać jedną rzecz. No i zastanowić się. Żeby wybrać fachowca z materiałem, bo zawsze jest problem, wiem, że fachowiec policzy materiał drogo, a kupi i tak najgorszy. No też. Taka ciekawostka. Czyli ty bierzesz bez materiału zawsze? Bez materiału. Kupuję materiał i się rozlicza. I od razu do rachunki daje. Rachunki się daje, przychodzi. Rozlicza. Czyli tylko za robotę bierzesz, tak? I materiały dobre. Nie żadne. No tak, no od razu wiesz, inwestor widzi co żeś kupił, a... No to się należy, ja nie. I jeszcze będę pojawił się na farbę, co nie kupił jako. I potem mi się rozmawiać. No to jest opcja, no to jest ciekawostka. No, tu ma być dużo przykładów na twoim kanale, puszerek. No dobra, to nie, trzeba piętnować trzeba, bo nie wolno oszukiwać, nie wolno. Dobra, to na razie. Siema. Siemanes.
fresh off down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible.